Kamil Gancarz, ekspert do spraw kryptowalut oraz ekspert do spraw bankowości międzynarodowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. To kiedy w końcu ten Bitcoin będzie po te 200 tysięcy dolarów, 250 tysięcy dolarów, bo już się gubię, do ilu trzeba poczekać? Tak naprawdę mamy taki dolny zakres targetu naszego cenowego między 100 tysięcy dolarów. A 200-240 tysięcy. Tak naprawdę można by powiedzieć, że spodziewaliśmy się bardziej 100 tysięcy złotych, znaczy 100 tysięcy dolarów za sztukę, ale ostatnie wydarzenia, głównie grudniowe, pokazały, że Bitcoin bardzo szybko potrafi rosnąć, a także stopień adopcji, jaki jest w tej chwili instytucjonalnych inwestorów. Patrz, kurwa, masz raz. Dwa. Target cenowy zaczyna tak naprawdę przypominać te wyższe rejestry, które wynikają z mojego modelu ekonometrycznego, bo on był zrobiony chyba w 2020 albo 2019 roku, pod koniec 2019 roku. No i tak naprawdę patrząc historycznie, to są te zakresy cenowe, których możemy się spodziewać, a dzisiaj prawdopodobieństwo jest znacznie większe tych 240 niż było sprzed kilku miesięcy. Oczywiście o Bitcoinie padały śmiałe tezy, że złote czasy przed nami, że to tak de facto nie wiadomo, ile ten Bitcoin osiągnie, no może 100 tysięcy, 150, może nawet 240. Tymczasem ostatnio mieliśmy zjazd w dół. Tak właściwie nie wiadomo, co o tym wszystkim myśleć. Gdzie te 200 tysięcy? Znaczy, nic się nie zmieniło tak naprawdę z perspektywy fundamentalnej tego, dlaczego kupujemy Bitcoina. Cały use case Bitcoina jest dokładnie taki sam. Tak będę jeździł na waszych garbach. Kamil Gancarz, znany i lubiany ekspert do spraw kryptowalut, po raz trzeci przed naszymi kamerami. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Tym razem mamy nietypowe tło, czegoś takiego jeszcze nie było. Za nami tablica multimedialna i terminal Bloomberga. Co on nam tutaj ilustruje? Dzisiaj mamy na terminalu pokazany po prostu kurs Bitcoina, więc tutaj nie jest jakaś niesamowita funkcja, bo możemy wykresy generować na dowolnych różnych aplikacjach czy narzędziach. To, co jest istotne tutaj, to przygotowałem, na żywo się generują te cyfry, tutaj nie wiem, czy dobrze widać w kamerze, ale mamy publikację, zaznaczone momenty publikacji naszych odcinków, czyli pierwszy odcinek to jest 29 stycznia i cena nawet dzisiaj po tym zjeździe, który tam został spowodowany Salwadorem, o którym później sobie pewnie powiemy, mamy 53% zysku. Po tym zjeździe, który dzisiaj się stał, do aktualnej ceny rynkowej. 53,09, aktualnie się to zmienia. Jeżeli byśmy kupili bitcoiny po drugim odcinku, który był opublikowany 4 czerwca 2021 roku, to mamy 34% zysku. To ja nie mam pewności, że dojdzie do 300. Że raczej mówię, moim minimum socjalnym jest 100 tysięcy na bitcoinie. Moim minimum socjalnym jest 100 tysięcy na bitcoinie. Moim minimum socjalnym jest 100 tysięcy na bitcoinie. I na tym poziomie też się może zakończyć hossa, żeby to też wybrzmiało. Więc jeżeli będzie przy 100 tysiącach, no to mamy lekko powyżej 100% zysku od dzisiejszego momentu, przynajmniej od momentu nagrania. I co? No i tak ludzie nie posłuchają. Moim minimum socjalnym jest 100 tysięcy na Bitcoinie.